Jakie działo! A właśnie! W obiektyw se trafiłeś! Witam cię bardzo serdecznie na filmie, w którym zrobimy sobie przegląd z mojego holu zakupowego w wielkim sklepie z zabawkami. Powiedziałbym nawet, że to jest hol z hurtowni zabawek. A były tam przeróżne rzeczy, których oczywiście nie znam. Dlatego jeżeli jesteście specjalistami z jakiejś dziedziny, nie wiem, na przykład LPS-y, albo nie pamiętam. I masz dla mnie jakąś cenną radę, napisz ją koniecznie w komentarzu. Wstawię również zdjęcie paragonu, abyście mogli zobaczyć, co ile kosztowało. Przypominam też o trwającym konkursie, w którym możecie wygrać świeżaka. Szczegóły na poprzednim filmie, albo w tę stronę. Subskrybuj kanał, albo już nigdy mnie nie wypuszczą z tego słoika. To może zaczniemy od największych, będzie najłatwiej wyciągać. Pierwsza rzecz, największa, to takie skamieliny gipsowe wraz z zestawem do kruszenia tego oto kamienia. W środku podejrzewam, że będzie ukryty jakiś szkielet dinozaura. A do tego mam dinozaurowe jajko ze slajmem. To dopiero będzie dziwne. Wygląda to tak. I tutaj pewnie też będzie szkielet ukryty w slajmie, w takim oto jajku. Słychać, że jest tam slime, definitywnie. Uważam, że będzie dużo zabawy i duży bałagan. To mogliście zobaczyć na odcinku. Są to puszki, najnowsza nowość z Little's Pet Shop. To jakieś saszetki, ciekawa sprawa. Ludzie jak są na zakupach nie mogą powstrzymać się od krzyku i płaczu, ponieważ jest tutaj tyle rzeczy. Nagrałem też z tego odcinek, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam. Następna rzecz, może nie wszyscy będą to znać, ponieważ to było modne jak ja byłem tam w gimnazjum, czy nawet w przedszkolu. Ale pewnie część z was wie, co to jest, bo wychodziły też później różne edycje. Są to takie saszetki o nazwie Furby Boom. Nie wiem, co jest w środku, ale czuć, że to jest duże. To, co tam jest, jest duże. Ciekawe, co tutaj mi się wybierze. Piana w sprayu. A kupiłem to, aby ktoś, kto przegra challenge, ja, czy Agnieszka, Miss Aga, czy moja dziewczyna, czy mój brat, jak będziemy nagrywali, ktoś, kto przegra challenge, dostanie tą pianą po twarzy. Ponieważ jest to bezpieczna piana w sprayu, łatwa do wyczyszczenia, nietoksyczna. Ubierzemy okulary ochronne, żeby nic nie stało się w oczy. Były LPS-y? No to teraz mam coś totalnie odwrotnego. To się spodoba na pewno chłopakom. Brzydkie zwierzaki. I mam aż trzy takie puszki. Trzy takie puszki mam. Te zwierzaki tam są chyba też w slajmie, bo jak tak tym merdam, to słychać jakby się tam glut taki tak kiełbasił. Również będziecie mogli wygrać takiego obrzydliwego, okropnego zwierzaka. Zabawkę. Następnie coś bardzo, bardzo taniego. Jest to jakiś glut wydający dziwne dźwięki. Noisy Putty. Kurczę, wyglądam jakbym nie miał ręki, albo jakby to była jakaś gumowa dłoń. Wiecie, jak polski dystrybutor to nazwał? Masa prukająca. Nie wierzycie? Proszę bardzo. Masa prukająca. Lekka przesada. I tutaj mamy taki bardzo fajny, tak zwany barrel of slime. Jest to taka fajna, czarna beczka zamykana na taki kapsel. Ja mam jedną taką beczkę z dzieciństwa, z Kaczora Donalda. I w tej mojej beczce starej z Kaczora Donalda trzymam kolekcjonerskie monety z innych krajów. A, mamy jeszcze jednego taniego, dziwnego slajma. I on z kolei jest mega, mega wodnisty. Zobaczcie sobie, jak on się tam przelewa. Łatwo, lata po prostu jak kisiel. No, pozwoliłem sobie wziąć takie trzy mega tanie slajmy i chciałem je zestawić z jakimiś drogimi. Więc jak kupię jakieś drogie slajmy, oryginalne, że tak to ujmę, to zrobię porównanie. Mega tanie slajmy kontra drogie slajmy. Subskrybuj kanał, albo już nigdy mnie nie wypuszczą z tego słoika. Oczywiście w sklepie nie może zabraknąć legendarnego Minecrafta. Mamy tutaj jakieś podejrzane figurki do zbierania. Jest też kuń. Jest to kuń kościej. Oraz takie gablotki kolekcjonerskie, aby wkładać figurki, które uzbieraliśmy. O kurczę, zbroja z Diaksa, oddawaj to! Mam coś takiego, nie wiem, co to jest. Były tylko chyba trzy sztuki, ale jedna była bardzo zgnieciona. Jedną wzięła Agnieszka, drugą wziąłem ja.
Jestem bardzo ciekawy, co tam jest, ponieważ Minecraft to była pierwsza gra, którą nagrywałem na YouTubie wieki temu. Jeszcze na starym kanale, którego chyba nie ma już. Droga saszetka Transformers kontra tania saszetka Transformers? To wziąłem tak, żeby nagrać do jakiegoś wspólnego odcinka. Po prostu jestem ciekawy, jaki badziew nam tutaj zaserwują. Oj, oj, będzie. To będzie okropny badziew, ja to już czuję. Numnomsy tylko jedno wziąłem? Muszę na paragon spojrzeć. Czy przypadkiem się w siatce Agnieszki nie zapodziały? Kurczę, a to co to jest? Jakiś śmieszny panel tutaj. Trzeba włożyć pieniądz i zaświeci. Tutaj mamy numnomsy. Jest ich pełno. Ach, świetne. Kolejne numnomsy. Pizza party. Jaki ogromny zestaw. Tutaj numnomsy ciasteczka. Kurczę, chciałbym tutaj przyjść jak byłem dzieckiem. Myślałem, że widziałem już wszystkie numnomsy, ale tutaj jest cały wielki regał jeszcze. Jak to biednie wygląda, aż się chce to kupić i uwolnić. Wypuśćcie mnie, wypuśćcie mnie! To są numnomsy, one mają świecić. Napiszcie mi proszę, czy jest to nowa seria, czy jakaś stara. Bo jeśli to jest nowa seria, to pojadę jeszcze do sklepu i dokupię więcej tych paczek, żeby cały odcinek tylko o tym zrobić. Specjaliści, liczę na was w tym temacie. Michał Ścisz! Również na wspólny odcinek o dziwnych saszetkach mam coś takiego. Juhu and Friends od Simby. Kiedyś myślałem, że Simba to polska firma. Powiedzcie mi, czy to jest coś fajnego. Wygląda to tak. Jak jest to coś fajnego, dokupię. Jak nie, to otworzę te saszetki na jakimś wspólnym odcinku, gdzie będą po prostu po jedna, po dwie saszetki. Uju, i teraz będzie też fajna rzecz, która się może wam spodobać. Koniecznie zostaw subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcesz wygrać coś takiego. Ponieważ niebawem wleci film na kanał. Bardzo mi się spodobały te produkty. A gwoździem programu są... Lepiej przetrzyj ekran, aby dobrze widzieć. Shopkinsy. Wiem, że Shopkinsy są fajną, ciekawą rzeczą. Mam też takie. Co to są? Doniczki? Mam jeszcze takie ładne, pastelowe słoiczki z Shopkinsami. Napiszcie proszę w komentarzach, które Shopkinsy mam kupić na konkurs dla was, jak będę nagrywał film o Shopkinsach. Czy te słoiczki, czy te kartoniki, czy może te doniczki. Napiszcie, bo chcę kupić to, co wam się podoba najbardziej. Zastanawiałem się jeszcze, czy kupić laleczki LOL Surprise, jeśli zależy wam, abym to nagrał. Chociaż nie, ja nie dam rady. Chyba, że Martyna, moja dziewczyna, by się za to zabrała. Jeśli chcecie zobaczyć LOL Surprise na moim kanale, to napiszcie, jaką serię kupię i nagram to z Martyną, bo sam chyba tego tematu nie udźwignę. Pet shopy były fajne, ale LOL Surprise? Nie. Podobają ci się moje materiały, zostaw łapkę w górę, będę nagrywał jak najczęściej, będę robił jak najwięcej konkursów i co? Do zobaczenia. A jeśli masz Instagrama, to wbijaj na Instagrama, bo lajkuję wasze zdjęcia, robię spam like. Uff. A jeśli chcesz zobaczyć więcej ujęć z hurtowni zabawek, to zostań, bo właśnie będę puszczał teraz. Nie chcą się włączyć. Czekaj. O, już leci. Zapraszam. My Little Pony. Takie jakieś rolki. Super sklep. A tutaj jest wielki regał dla chłopaków i dla facetów dorosłych również. Są tutaj po prostu te takie pistolety na sprężone powietrze. Nerfy, nie nerfy. O ja! Jakie działo! Lockstars. Ile tego tutaj mają? To jest niesamowite. To jest raj. Jak byliśmy młodsi, to nasi rodzice jeździli z nami tutaj do hurtowni zabawek. Ale my jako dzieci nie mogliśmy tutaj wchodzić niestety. A teraz otworzyli sklep i rodzice mogą przychodzić tutaj na legalu z dziećmi. Jest nawet specjalna strefa dla dzieci. Wyskakująca księżniczka. Wyskakująca księżniczka. To jest jak konfetti, że przekręcacie to i pff. Tak przynajmniej zrozumiałem z tej reklamy. I tutaj są jeszcze takie ogromne, ciężkie beczki ze slajmami. Za 4 dyszki. Ale widać, że są naprawdę dobrze zrobione.
Flush Force, jakieś kurcze figurki ukryte w muszlach toaletowych. Bardzo dziwna sprawa, podejrzane. Tutaj mamy chyba pisuar, kurcze, naprawdę dziwne rzeczy. I mamy tutaj cały stand z kotami. Cały wielki niebieski stand z 200 sztuk.